Witajcie w Kotlet TV. Pokazywałam Wam już, jak udekorować stół na walentynki w kolorach czerwieni, a tym razem coś bardziej słodkiego, lekko infantylnego, ale na taką okazję jest genialne. Będzie to stół walentynkowy w różach. Myślę, że Wam się spodoba, szczególnie jeżeli nie połacie wielką miłością do czerwieni. Na białym obrusie kładę filcowe podkładki. Wybrałam takie w kształcie motyla, oczywiście w kolorze ciemnoróżowym. Na to kładę klasyczną zastawę. Torcik lub babeczki serwuję na różowej paterze szklanej. A najlepiej podać je na przykład w silikonowych foremkach. Polecam Wam szczególnie przepis na babeczki z chili. Są rewelacyjne. Na orzeszki lub małe przekąski polecam Wam różową miseczkę, a na stole nie powinno zabraknąć kwiatów w różowym kolorze. Do tego zestawu świetnie będzie pasować kieliszek z takim kwiatowym wzorem oraz szklanka z tego samego zestawu. I gotowe! Teraz wystarczy już tylko zasiąść do stołu i delektować się słodkościami. Po przepisy zapraszam Was oczywiście na stronę www.kotlet.tv. Smacznego!